Radio Wnet, www.wnet.fm. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, radio dwóch stolic. Jakub Maciejewski, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Pan jest również autorem w dwumiesięczniku, w krakowskim dwumiesięczniku Arkana, kiedyśmy byli w Krakowie, kiedy robiliśmy przegląd różnych ważnych rzeczy w Krakowie wydawanych i oczywiście zaczęliśmy od Arkanów, bo tak właśnie powinno się w Krakowie zaczynać, to mówiliśmy o tym, że w tych najnowszych grudniowych Arkanach jest między innymi reportaż tutaj naszego gościa, Polak w Mołdawii. Reportaż jest bardzo ciekawy, ale może przedtem jeszcze kilka słów komentarzy aktualnego, bo pan zajmuje się też sprawami polityki wschodniej, sprawami między innymi rosyjskiej propagandy. Takie ciekawe wydarzenie było w ostatnich dniach, mianowicie były prezydent Rzeczypospolitej, był lider Solidarności, jeden z najbardziej znanych Polaków na świecie, pan prezydent Lech Wałęsa, udzielił wywiadu portalowi Sputnik, gdzie różnych ciekawych rzeczy naopowiadał. Zacznijmy może od tego, co to jest portal Sputnik. Portal Sputnik jest pochodną takiej wielkiej kampanii propagandowej Rosji. Od 2000 roku istnieje portal Russia Today i wokół niego rozrastają się inne obcojęzyczne media, które mają za zadanie przekazywać taką najbardziej parcianą, drewnianą propagandę rosyjską, to oficjalne stanowisko Kremla, w które wierzą na pewno masy tych zubożałych ludzi w Rosji, na prowincji, w miastach, natomiast która słabo powinna się przyjmować w cywilizowanych krajach. Tymczasem właśnie były prezydent Rzeczpospolitej udziela im wywiadu i chwali Putina. Mówi, że mógłby nawet doradzać Putinowi, mówi, że byłby skłonny się z nim spotkać, a mówi to już drugi raz w ciągu miesiąca, bo dla portalu WPP.pl w zeszłym miesiącu mówił to samo. Zachęcał na portalu WPP.pl, zachęcał, żeby go ktoś tam do Putina zaprosił, bo on będzie chętny do rozmowy, a przecież prezydent Lech Wałęsa należy do tego nurtu politycznego, który z radością porównuje obecne rządy do Putina w formie krytyki, więc ta niespójność, niekonsekwencja jest dla nas bardzo symptomatyczna. No, niespójność, niekonsekwencja to nie jest taka nowa cecha, jeśli chodzi o wypowiedzi Lecha Wałęsy. Kto tam w tym Sputniku występuje? Czy to jest tak, że tam często politycy, tacy międzynarodowi wysokiej rangi się pojawiają? W Polsce powinno być tak, że natychmiast, jeśli polityk lub dziennikarz angażuje się w programie Russia Today lub w tej korporacji Sputnik, to powinien być automatycznie przez swoich słuchaczy, wyborców wyłączany z poważnego traktowania. Podam taki przykład jeszcze, bo równo miesiąc temu ten sam prezydent Lech Wałęsa, my się możemy oczywiście z niego nabijać, warto poczytać jego konto oficjalne na Facebooku, gdzie pisze sam, no to są masa błędów gramatycznych, jakieś niespójności, kłopoty z alfabetem łacińskim. Natomiast oprócz tego no, są też takie poważne zagrożenia, bo jak pan redaktor powiedział, Lech Wałęsa jest najbardziej znanym Polakiem na świecie. Jeśli on miesiąc temu udziela wywiadu Oldze Kurwajewej, to jest taka dziennikarka z Rosji, udzielił wywiadu dziennikarce, która kręci filmy o państwach dawnego bloku wschodniego i przedstawia jako faszystowskie. Przedstawia takie faszystowskie elementy. I na przykład w styczniu, na początku stycznia tego roku, Łotysze wyrzucili ją z kraju, bo uznali, że to jest działaczka obcego państwa, która działa na szkodę Łotwy, która przedstawia go z pomocą kłamstw. Była wielka afera. Kurwajewa w rosyjskich mediach występowała jako bohaterka, że oto Zachód boi się rosyjskich mediów. No, mediów może by się nie bał, ale jest to taka dezinformacja, element wojny hybrydowej i została wyrzucona z kraju. Rumuni nie wyrzucili Kurwajewej i nakręciła film we wrześniu tego roku. Nakręciła film o Rumunii i Mołdawii, przedstawiając tamtejsze ruchy unionistyczne jako faszystowskie. Wprost. To jest właśnie ten wizerunek. Tak, Łotysze wyrzucają, mają spokój, Rumuni nie wyrzucają, zostają faszystami, a w Polsce jest ona jeszcze wyżej podniesiona w tej hierarchii traktowania niż w Rumunii, bo przyjmuje ją były prezydent, laureat pokojowej Nagrody Nobla i opowiada jej, jak to się źle w Polsce dzieje. Niech się ta opozycja zdecyduje, czy donosi do Brukseli, czy donosi do Moskwy, bo Lech Wałęsa w tym wywiadzie dla Sputnika powiedział, że Moskwa jest bliżej od Nowego Jorku,
roku, w domyśle, że lepiej nam robić sojusz z Rosją niż ze Stanami Zjednoczonymi. Więc oprócz tego, panie redaktorze, drodzy słuchacze, że się śmiejemy z tych wpadek słownych, z tego języka, który już Paweł Zyrak opisywał z takiego nawet naukowego punktu widzenia i jak fatalny jest to język byłego prezydenta, no to jednak te przekazy są potem wykorzystywane przez bardzo sprawną machinę propagandową i są wykorzystywane przeciwko Polsce. Są wykorzystywane przeciwko Polsce. To jest tak, że to rzeczywiście jest taki indywidualny taki pomysł Lecha Wałęsy teraz, że zaczyna się uaktywniać w rozmowach z rosyjskimi mediami. Czy ktoś to panu prezydentowi podpowiedział, czy to jest jakaś zmiana taktyki części opozycji? Tego dokładnie nie wiemy, nie siedzimy w głowie Lecha Wałęsy, chyba na szczęście. Natomiast widać, że Lech Wałęsa przyjmuje w swojej gdańskiej fundacji po prostu wszystkich dziennikarzy, no, bazuje na tej swojej popularności i jest telewizja z Hongkongu, jest telewizja z Zachodu i jest telewizja z Rosji, tylko my musimy wreszcie zrozumieć, że media rosyjskie nie funkcjonują w realiach demokratycznych i to nie są takie media, że ktoś pyta, żeby kreować jakąś tam opinię, tylko mają konkretne zadania. No, przykład tej Olgi Kurłajewej mamy na tyle wyraźny, że państwo Unii Europejskiej Łotwa ją wyrzuciło jako zagrożenie dla swojego kraju, prawda? Potem mamy drugi dowód, że przeciwko drugiemu krajowi Unii Europejskiej Olga Kurłajewa występowała w tych mediach, a teraz zabrała się za Polskę i zyskała takiego sojusznika. Więc tutaj z jednej strony, no jeśli nie ma jakichś administracyjnych decyzji zajęcia się rosyjskimi mediami w Polsce, no jesteśmy krajem demokratycznym, jest też ten taki gorący spór polityczny, jeszcze by opozycja wystąpiła w obronie wolności mediów rosyjskich w Polsce, to trzeba nagłaśniać jak najbardziej i publicznie dokonywać takiego publicznego ostracyzmu osób, które współpracują z wrogimi nam mediami, wrogimi Polsce, bo tu już nie chodzi o konkretne polityczne środowisko, ale o media Federacji Rosyjskiej, która prowadzi działania wojenne na Ukrainie, która rozbiła spójność terytorialną Gruzji i która prowadzi wielką ofensywę dezinformacyjną na temat wielu krajów Unii Europejskiej. A dziś taka ciekawa rocznica. Nie przeczytałem jednej rocznicy tutaj, panie redaktorze, wie pan, z dzisiejszego kalendarium, bo tak się jakoś zainteresowałem tym Zygmuntem III, a tymczasem jest jeszcze jedna historyczna rocznica. 27 grudnia 2002 roku Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł Pawła Smoleńskiego Ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika. To chyba dosyć taka ważna data, bo to cała epoka. Ważna, to prawda. Oczywiście wiemy, że afera Rywina była tym takim pierwszym wstrząsem, który powalił ciało trzeciej RP na ziemię. Natomiast też nie spodziewajmy się takich szczególnych aktów ekspiacji i uczciwości ze strony tego środowiska. Była to po prostu wojna w rodzinie. Jedna grupa chciała rozkołysać Łódź, aby wypadli przeciwnicy i rozkołysała za bardzo. Wypadła cała ekipa tej Łodzi i umożliwiła dojście do władzy środowisk antykomunistycznych w 2005 roku. Natomiast tutaj pan redaktor przytoczył bardzo wiele ciekawych rocznic i historia z Zygmuntem III byłaby też tutaj do rozwinięcia z tego powodu, że dziś obecnie na Ukrainie mamy już patriarchat, który jest niezależny od Moskwy. Natomiast za Zygmunta III była ta sama dyskusja, co zrobić ze stolicą prawosławia w Kijowie, ruską stolicą prawosławia. Wtedy była metropolia kijowska, a w latach 80. XVI wieku Moskwa za łapówki, za korupcję, za pewne intrygi nabyła patriarchat dla swojego kraju od patriarchy Konstantynopola i była dyskusja w Polsce, czy my także powinniśmy Kijów podnieść do rangi patriarchatu, czy to, co się de facto stało, wchłonąć część prawosławia pod hierarchię katolicką. Tak powstał nurt grekokatolicki w kościele. Unia Brzeska i przy zachowaniu obrzędów ruskich pod hierarchię papiestwa podporządkowano wielu prawosławnych, a po tych 450 latach dzisiaj właśnie dokonuje się ten drugi głos, za którym optował Zamoyski, czyli oderwano Ukrainę od Moskwy poprzez utworzenie patriarchatu niezależnego w Kijowie. Proszę państwa, Jakub Maciejewski, publicysta Gazety Polskiej Codziennie, jest w naszym studiu. Jeszcze pan tutaj z nami, mam nadzieję, zostaje, bo jeszcze porozmawiamy sobie o różnych sprawach naddunajskich. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Radio Wnet, www.wnet.fm. Kraków 90, 90, 90, 95, 2 FM.